No i zaczynamy! Grand Theft Auto 6, moi drodzy, przedpremierowo, tylko i wyłącznie u mnie. Doña, tome las copias. ¿Cómo que doña, buen freco? Pero tú ni me conoces a mí. Yo no voy a pagar por eso. Eso proszę, no będę se tłumaczył. Ande el diablo. Tengo que llegar a mi casa. Dobra. Ale grafika, ja cię kręcę. Piątka. Zajebiście, kurwa. Od razu patrzcie, zespawnowane. I to jakie ładne. Ty, zobacz. Normalnie szybki wybór. Dobra, wsiadamy do auta. Dżynok, dzięki. Czekajcie, ukradniemy sobie tego furę. Z piwkiem można? Glitch na kasę, już trzeba do Rockstara pisać. Dobra, to jest chyba dom. O nie! O! Okej. Luz. O, to mogę chyba prysznic wziąć. Nie no, dobra gierka. Go home, take a concho at the corner. A, concho. Czekaj. Co to jest concho? Taksówka może. Ta taksówka. Take a concho at the corner. Dobra, ale mamy już jakieś... Co? Sprawdźcie mi, co to jest concho. No chyba nie mogą mnie złapać. Za dużo ludzi jest. Ale zobaczcie, ile tu jest NPC-tów, nie? To naprawdę trzeba naprawdę dobry silnik napisać, żeby tyle NPC-tów wytrzymało. No, dawaj, dawaj, dawaj. Zobacz. Patrz, pomagają mi, bo to są moje ziomki z osiedla. Co wy, co wy? Hehehehe. Wyjebane na was. O kurwa. Co? I co? Hehehehe. Wysiadł. Z karabinem, z długo. Corner, corner, concho. No to szukamy concho. Siemaneczko, witam. To jest GTA 6, to jest GTA 6 wczesny dostęp. Niewiele osób może, niewiele osób może to dostać, ale słuchajcie, no. Mamy. Pochodnia, zobacz. Można sobie po ciemku pochodzić, poeksplorować. Co tu jeszcze mamy? Proszę bardzo. Jedna brońka. Pięści. I pochodnia. Chłop sprzedaje kebaby. Zobaczcie, pogoda zmienna. Nocno i przede wszystkim w ten sposób. Polinezja, dzięki za 14 miesięcy. Mio. Elo, que? Te llevo, maldito loco. Pero a lo breve me lo pongo. No i pięknie. I tutaj mam questa chyba kolejnego. Go inside. A nie, chyba go inside apartment. Czyli muszę wejść do domu. Wchodzimy do domu zatem. Czyli tak jak ostatnio zrobiliśmy, ale okej. Okay. Mission complete. Dobra, czyli już po misji, że tak powiem. Mamy kolejną. Relax a little and watch TV. Nie, nie chcę. Nie chcę TV oglądać tu. Ja widziałem, co było napisane na telewizorze.
Widziałem, co było napisane na telewizorze, dlatego zmienię na chwilę ekran. Mierda, ¿y qué yo voy a hacer ahora sin trabajo? Y con pila de deuda pa' colmo. ¿Qué lo que? ¿Cuánto tiempo, mi querido amigo Eduardo? Nie, przyszedł jakiś ziomek. Veo que está bien jodido. Y vuelvo aquí, yo te doy tu cuarto. Dobra, jeżeli así robota que... zostanie wykonana, to da nam pieniądze, ale nie mi czeka robota. Te resuelve esa vaina rápido, pa' que te ganes su chelito. Y dámelo del pasaje, que no tengo ni uno, mi loco. Misión cumplida. Dobra. Okej, you can interact. Go to La Bandera Plaza. Dobra, idziemy, ale schowajmy giwerę. Ewentualnie z pochodnią możemy to wsiąść. Go to La Bandera Plaza. You can configure the graphics by clicking on a P. Okej. La Bandera Plaza. Gdzie to jest? Dobra, jedziemy, słuchajcie. Dał nam jakiś gościu robotę i mamy ją wykonać, wtedy nam da pieniądze. Patrz to, bokiem lecę. Nie no, fizyka naprawdę dobra. Handlingi tutaj jeszcze muszą troszeczkę poprawić, ale finalnie bardzo dobrze. O, okej. Dobra, jesteśmy. O, zobacz, nie mogę wysiąść, bo jest latarnia, dlatego wysiada nam z pasażera. Świetnie. Find the man and hand him the suitcase. Dobra, czy my mamy suitcase'a? Dobra, kogoś musimy znaleźć i wręczyć mu suitcase. Tutaj kurwa widzę, że zlot bliźniaków jest chyba. Zlot bliźniaków. Okej, okay, muszę komuś dać walizkę. Chyba tutaj. Chyba wygląda mi ten gościu. Eduardo, oye to. Tu lo que pasa que no conoce al Neo. Tu no lo conoce. Okej. Okay. Może to ty? Dać ci walizkę? Ej, mi don. Hola, joven. ¿Nos conocemos? Mire, creo que esto le pertenece. Joven, pero esto está vacío. ¿Usted trata de engañarme? Lo siento, mi amigo Eduardo, pero tengo que hacerlo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sniper Elite! ¡Uf! ¡Mierda, coño! ¡Me dieron! ¡Me dieron! Dobra, escape from the police, steal a vehicle and hide in the love hotel. Un tigre está matando disparos a la gente en la calle. Dejen de estar de vagos y atiendan. Dobra, szybko, uciekamy. Uciekamy, to była tutaj zaplanowana akcja. Ale poszedł, normalnie jest no, sniper lead. Szybko lecimy. Do naszej fury. W hotelu miłości musimy się znaleźć. Czy ogarniać ci dostęp? Wiesz, jakie to jest ciężkie? Wiesz, ile to kosztuje? Dobra, idziemy. Love Hotel. Un trabucazo en el occidente. El desespero le bloquea la mente. Tiene que sacar su mamá y su pariente. Si no va a morir, un fuego ardiente. Un trabucazo en el occidente. El desespero le bloquea la mente. Tiene que salvar su mamá y su pariente. Si no va a morir, un fuego ardiente. Su mamá y su pariente ahora dependen de él. Pa' conservar la vida, que es lo que él tiene que hacer. Mientras que la hora pasa, él tiene policía que resolver. Los minutos el bombardeo y todo puede fallecer. Pa' salvar la vida, él sabe ya cómo lo va a hacer. Su mamá en peligro y su pariente vela por él. Tiene que matarlo a un alto involucrado con él. Bombardeo que su mamá no le quiso creer. Pero cómo lo va a hacer, llegarle cómo lo hace. Un drogue maleante. Dobra, tu jest Love Hotel. Może uda mi się tam zeskoczyć jakoś. O, tu jest Love Hotel. O kurwa. Dobra,
Skaczemy. Wow! Wow! Ho, 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 ho. Zobaczcie, jakie mechaniki! Wow! Oła! Nie! Nie! Okej, okay, to może być ciężkie. Do tego love hotelu ciężko się dostać. Proszę. Nie. Po co ja to zrobiłem? Po co ja to zrobiłem? Chciałem sprawdzić, czy może... Ach. Nie no, gierka, powiem wam szczerze, naprawdę fajna. Nie wiem, jak to będzie wyglądało finalnie, w sensie dokąd nas zaprowadzi ta fabuła, ale ja nie wiem jak wy, ale po prostu bardzo mocno się wciągnąłem. Chcę zobaczyć, co się wydarzy w tym love hotelu. Może jakaś miłość. A! Si no vas a morir, fuego ardiente, contra bucazo en el occidente. El desespero le bloquea la mente, tiene que salvar su mamá y su pariente. Si no vas a morir, fuego ardiente, su mamá y su pariente. Oh fuck. Mamy psy na plecach. Dobra, cyk. Wiecie co, ja tam się przejdę z buta już. Ja tam się przejdę z buta już, nie będę ryzykował, ale ten love hotel jest chyba najbardziej... Hemos perdido su rastro. Repito. Hemos perdido su rastro. Co oni gadają, że im uciekłem? Chyba tak. Wydaje mi się, że tu trzeba po prostu kradzionym samochodem. A, jest pierwsza osoba, tak. Oddawaj to! O! Jedzie samochód, jedzie samochód! Były drzwi? A te pierwsze drzwi otwarte? Dobra, zobaczę. Ty, faktycznie jest! Jest! I tam jest kościk, no. Idziemy tam. Dobra. Halo? Mijo querido, te tengo una mala noticia. Mam złe wieści dla ciebie, drugi synu. Yo también tengo que decirte algo, mamá. Pero estoy muy corto. To home and get your money. Dobra, czyli jedziemy do domu, czyli okazało się, że tak naprawdę człowiek, który został zabity, to wujek głównego bohatera. Został wypuszczony przed tygodniem z więzienia i to jest brat bezpośredni, najbliższy wujek, brat jego matki. Dobra, jesteśmy w domu, żeby odebrać pieniądze, najprawdopodobniej od mordercy naszego wujka. O, czekaj, bo się zaklinowałem. Dobra, już